Dzień dobry dziewczyny. Ja się dzisiaj z wami witam w nowym vlogu z takiej pięknej scenerii. Krówki się już pasą. Powiem wam, że kilka dni temu teściowa je wypuściła tutaj na łąkę. To po prostu aż radość się patrzeć, jak one biegały i po prostu tak ganiały tutaj po tej łące. A teraz się pięknie pasą, jedzą sobie trawkę. No i słuchajcie, mamy piękną wiosnę, mały przegląd. Słuchajcie, tutaj będzie basen. Oczywiście to wszystko zostało tak o niekonkretnie i nieładnie zrobione. No ale to wiecie, to wszystko będzie zmieniane, tutaj ładnie robione, więc nie ma na co liczyć, że teraz jest pięknie. Ale ja wam powiem, że mi tutaj miętka już dziewczyny wychodzi, aż sobie zerwę. Powącham, bosko. Także miętka, słuchajcie, do lemoniady, do drinków. Pięknie rośnie, mnóstwo mleczyków. Wiosna, słuchajcie, na całego. Tutaj mi kiedyś przyniósł mój Staszek taki... Słuchajcie, to gdzieś było zerwane nad rzeką. Wsadził tu, przepięknie to kwitnie, to daje takie ogromne liście. Ładnie to wygląda, także tak trochę dziko. Namiot, słuchajcie, jest już rozstawiony, a jeżeli chodzi dziewczyny o aktualizację tutaj, och, no to co, no to muszę wam powiedzieć, że grill już ostatnio był odpalony, w sumie tak przepalony, tak tylko wiecie, żeby tak wywaliłam puszkę, bo puszka po piwie, był przepalony, żebyśmy sobie tutaj właśnie przepalili grilla i słuchajcie, chciałabym tutaj coś pozmieniać. I szukam jakiegoś, w zasadzie to będziemy zmieniać. Kupuję, o może tak oddalę. Kupujemy nowy zestaw mebli ogrodowych. To zostaje, bo to jest takie dosyć spore, więc to nam się na pewno fajnie tutaj będzie sprawdzać. Ale tu w tym kącie chciałam kupić taką jakby sofę ogrodową, dwuosobową, żeby można było sobie usiąść na niej wygodniej, troszeczkę pochilloutować na poduchach i tak dalej. Także taka zmiana. Pięknie drzewko kwitnie. To drzewko jest po prostu tak gęste. Tam jest, słuchajcie, drugie to samo o to. Natomiast tutaj przez to, że jest no, co roku namiot, no to na tym słoneczku, na tym drzewku nie ma aż tyle słońca, co na tym. A to po prostu jest tak gęste, pięknie. Teraz już jest zielone, ale lada chwila, jak trochę przekwitnie, ono się robi takie lekko różowe, przepiękne. No i muszę wam powiedzieć, że jak tak słońce świeci, to się normalnie chce chodzić tutaj i wam wszystko pokazywać. Ogromny lubczyk. Powiem wam, że dziewczyny, uwierzcie mi na słowo, tydzień temu, półtorej tygodnia temu, jak tutaj chodziłam oglądać, jak to wszystko wygląda, to ten lubczyk, może dziewczyny, był o takiej wielkości, o coś takiego, a teraz tak wszystko pięknie. O Jezus, uwielbiam zapach lubczyku i lubię go dodawać prawie do wszystkiego. I on, słuchajcie, pięknie się rozrasta, co roku rośnie. Tutaj jest szczypioreczek, który został przesadzony z kamieni. On w kamieniach, słuchajcie, wyrósł. No i tu tak przesadziliśmy. Tutaj już jest świeża pietruszka, taka dzika, wiecie? To jest tak na dziko było posadzone, ale ładnie kwitnie. O, tu tak samo pietruszka, więc jak chcę do czegoś pietruszkę, czy też właśnie, o, ten szczypiorek. No cóż, dziewczyny, huśtawka już jest powieszona. Pozwólcie, że sobie na niej siądę i się z wami przywitam. Przywitam się z wami dzisiaj z tej strony. Powiem wam, że jest bajka, po prostu cieplutko, słoneczko świeci. Ja chyba sobie, dziewczyny, wiecie co, nawet dzisiaj makijażu nie będę robić. Powiem wam szczerze, że ja jestem opalona samoopalaczem, słońce mnie razi, więc muszę się zakryć trochę. Jak jestem opalona samoopalaczem i jak mam zrobione lekko nawet brwi i właśnie teraz te rzęsy, to ja mogę tak chodzić cały czas. Dobrze się czuję, niech ta skóra troszeczkę pooddycha. No, a dzisiaj, dziewczyny, jadę do Minimal, do butiku, będziemy robić transmisję i z tego, co widziałam, to Angelika pozamawiała, pokupowała naprawdę bardzo fajny towar, taki troszkę bardziej dzienny, letni. Wiem, że będą komplety muślinowe. Ha, jestem ich bardzo ciekawa, bo intensywnie sama się zastanawiałam nad takim kompletem i chyba sobie z jednym wrócę do domu, jak mi coś fajnie wpadnie w oko. Ale coś jeszcze wam chciałam powiedzieć.
Idziemy teraz do domu, bo słuchajcie, przyszło mi ostatnio to moje zamówienie z Sinsay. Przyszło mi to zamówienie z Sinsay z tymi butami, co Wam pokazywałam właśnie w ostatnim vlogu, ale chcę sobie przymierzyć te dresy, które sobie pozamawiałam z tej racji, że nie jestem wymalowana, a tam zamówiłam białą bluzę. To przymierzymy sobie i zobaczymy, czy coś zostawię. Słuchajcie, dzisiaj właśnie w tych porach te portki sobie założyłam, takie luźne, one też, one były chyba z Sinsay? No chyba tak. I ten top też z Sinsay, tutaj właśnie jest to zamówienie, o tu. Także sobie otwieramy, a tam worek z Sinsay, który muszę dzisiaj zwrócić, więc ja sobie to teraz ogarnę, dziewczyny. Zobaczymy te dresy i jak będę jechała do Tarnowa do pracy, to wcześniej sobie podjadę i zwrócę te rzeczy, także mierzymy. Dziewczyny, zacznę może od spodni dresowych, do tego kompletu, co Wam pokazywałam jakiś czas temu, właśnie tą bluzę. Bluzę sobie zostawiłam i domówiłam sobie spodnie właśnie z tego samego materiału. Zamówiłam dwa rozmiary, M-kę i L-kę. To jest M-ka. I tak jak w brzuchu, w talii właśnie i w biodrach fajnie leży, to zobaczcie na to. Patrzcie, jakie to jest krótkie. Takie spodnie. Takie spodnie powinny być do samej ziemi, długie. Wszystko to zepsuło. Zmierzę sobie tą L-kę. Jestem ciekawa, czy L-ka będzie dłuższa, ale nie podoba mi się to, zwracam to. Jak tam ta L-ka będzie tej długości, o taka, no to zwracam. Dziewczyny, są troszeczkę dłuższe te spodnie, ale tutaj już jest wszystko dużo bardziej takie luźne. Nie, to jeszcze nie jest ta długość. Wiecie co? Tego typu spodnie, jak są takie luźne dresy, one muszą być do samej ziemi. Bo jak ja sobie tutaj założę but, nawet Adidas, to słuchajcie, te spodnie nie będą wyglądały. Nie podoba mi się ta długość, także zwracam. No niestety, te spodnie zwracam, a myślałam, że będę miała taki ładny, pudrowo przygaszony komplecik, ale zamówiłam sobie zwykłe, klasyczne dresy w kolorze białym i różowym, bo ja bardzo lubię spodnie dresowe właśnie z Sinsay, te tanie, one są takie, słuchajcie, że nawet na jeden sezon możemy sobie w nich pośmigać. Kurczę, gdyby te portki były takie długie, długie, długie do samej ziemi, to ja bym sobie je zostawiła, bo takie spodnie, dziewczyny, no muszą być do ziemi, żeby to ładnie wyglądało, a nie wyglądało tak, jakbyśmy, dziewczyny, miały wodę w domu i wszystko takie do kostek. Także troszkę słabo, szkoda. O, i dziewczyny, to są te zwykłe, klasyczne, cienkie dresy, bo w Sinsay są dwa rodzaje, albo takie cieńsze jak te są. Widzicie, że trochę mi czarną bieliznę przyśwituje, więc to jest taki materiał idealny, dziewczyny, na wiosnę, lato. To jest L-ka. M-ka jest, słuchajcie, tutaj za mała. Wszystko mi się tu wpija. Natomiast, nie wiem, wydaje mi się, że te takie troszkę grubsze spodnie dresowe tutaj lepiej są szyte. Tutaj jest, jak dla mnie, za dużo tych marszczeń, przez co to tutaj, no, brzydko się układa. Zmienili troszeczkę chyba, słuchajcie, szycie i tak dalej, bo no to mi się tak niekoniecznie podoba. No taka zwykła, zwykłe dresy. Ja Wam powiem, że te spodnie dresowe od Sinsay bardzo lubię nosić tak, słuchajcie, po domu, na co dzień. One są bardzo wygodne, nie są drogie, więc nawet jak ponosimy chwilę, jeden sezon, to naprawdę nie jest szkoda pieniędzy. Także tutaj mam L-kę, ale mam jeszcze, słuchajcie, jasne. I dziewczyny, te spodnie sobie zostawię. Tutaj jest, powiem Wam tak, z tej samej aukcji, ten sam rozmiar, czyli L-ka, i ten sam materiał. I powiem Wam, że widzicie, tutaj nie ma tego marszczenia przy spodniach, przy szyciu, przez co to tutaj ładniej się układa. I te sobie zostawię jasne, bo mi się takie jasne dresy ostatnio bardzo spodobały. Tylko tak jak mówię, cielista bielizna podnie, bo to jest cienki materiał. Bardzo fajnie to wygląda, dziewczyny, do Adidasów. Także one chyba kosztują niecałe 30 zł, 20 coś. Więc słuchajcie, nie szkoda. Na gumce, przy tej L-ce ja mam nawet, jeszcze powiem Wam, sporo luzu. Wzięłam też M-kę, ale wydaje mi się, że ta L-ka będzie lepsza, bo ta M-ka myślę, że tutaj będzie za bardzo opinała, zbierała, więc ten rozmiar sobie zostawię. I wzięłam sobie jeszcze, dziewczyny, jasną bluzę, ale widzę, że bluza ma już taki trochę grubszy materiał, także już zmierzę.
I słuchajcie, to jest bluza w rozmiarze też L, bo chciałam, żeby ona była taka oversize'owa. Natomiast ta dziewczyny bluza ma pod spodem ten taki materiał, o widzicie, a la miś. Więc dziewczyny, pod tą bluzę nawet sam stanik i naprawdę fajnie to wygląda, tylko niestety kolorystycznie troszeczkę bluza odbiega od spodni, bo to jest bluza zupełnie z innego zestawu. Nad bluzą się zastanawiam, wiecie? Taka zwykła, naprawdę najzwyklejsza, ona powiedziałabym, że to jest taka nawet troszeczkę przekłamana biel, taka zwykła, ale spodnie sobie na pewno zostawię. Także widzicie, że to zamówienie z Sinsay to było jakiś niewypał. Buty wszystkie muszę zwrócić i się zapytam tej pani dzisiaj w kasie, jak to jest z tą rozmiarówką, bo niby, tak jak mówię, sprawdzałam po długości stopy, naprawdę stopy właśnie, tak jak było rozpisane na stronie i niestety buty są przynajmniej o 2 cm za duże, nie wiem jak to jest mierzone, także będę zwracać, no i z tego zamówienia takiego, tak jak mówię, uzupełniającego troszeczkę, bo bardziej chciałam Tośce buty kupić, także będę musiała jechać z nimi po prostu stacjonarnie do miasta, te spodnie sobie zostawię, tylko i wyłącznie, no i tak czasem bywa. Dziewczyny, szybki pomysł na obiad. Takie ziemniaki pieczone z piekarnika. Ja je sobie, dziewczyny, patrzcie, pokroiłam na takie kawałki. W oliwie z oliwek z przyprawami według uznania. Ja dodałam czosnek, słodką paprykę i tymianek. Wrzucam teraz do tych ziemniaków jeszcze, patrzcie, ser, taki lekko pociechany, bo nie mam niestety w kostce, żeby zetrzeć go na wiórkach. Ser. Do tego dodam jeszcze trochę sera tego grana padano, czyli parmezan to jest chyba, nie? Wszystko razem wymieszam i w międzyczasie na patelni smażę sobie cebulkę. Na patelni smaży mi się dusi cebulka do takiego uzyskania lekko brązowego właśnie kolorku i później jak ona mi się właśnie udusi, pokażę Wam jak będę to dalej robić. Taka ala zapiekanka będzie podawana z jajkiem sadzonym i z mizerią. Witam się z Wami w środę. Właśnie zaczynam nagrywać vloga, tylko się sobie brwi ogarnę. Widzicie moje brwi, jak nie są wymalowane. Tutaj mam bardzo mocno wyskubaną tą brew, ale powiem Wam, że mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja sobie brwi bardzo szybko ogarniam i pytałyście się mnie wielokrotnie, czy nie myślałam o brwiach permanentnych. Nie. Nie. Nie czuję takiej potrzeby. Umiem malować swoje brwi, lubię je malować, więc słuchajcie, nie czuję potrzeby, żeby właśnie robić sobie permanentne. Ja zawsze sobie wyczesuję najpierw brwi na mydełko, czyszczę skórę, bo tym mydełkiem jednak się trochę nam skóra ubrudzi i później, słuchajcie, dorysowuję sobie pojedyncze włoski żelem do brwi z Elever. Ale dzisiaj będę w Tarnowie i nie wiem, zastanawiam się tak, chociaż wiecie co, ja nie kupuję zazwyczaj kosmetyków stacjonarnie w drogeriach, czasem chyba tylko tak sporadycznie, faktycznie jak jestem przy okazji, bo tak żeby jechać za czymś specjalnie to nie, wolę zamówić sobie przez internet i chyba dzisiaj sobie siądę i zamówię, dziewczyny, jakiś pisak do brwi, tylko jakbyście mi coś fajnego poleciły, muszę sobie poszperać po internecie, co tam dziewczyny polecają. No i słuchajcie, dzisiaj środa, jadę do Tarnowa, na paznokcie jadę, a wcześniej jadę, dziewczyny, zawieźć kabrysi. Kolejne dwie przysyłki, które od Was przyszły. Zabawek, większa część Bożenka chyba, to chyba było od Bożenki. Zabawki i też jakieś właśnie takie dodatki dla tego maluszka.
No i druga paczuszka to jest taka totalna wyprawka, czyli słuchajcie, piękny ochraniacz do łóżka, becik, no po prostu jestem Wam, dziewczyny, bardzo wdzięczna. Ja kontakt z Gabrysią mam, dziewczyny, cały czas i powiem Wam, że fajna dziewczyna, także bardzo się cieszę, że możemy gdzieś tam jej pomóc. No a na sierpień ona ma termin i przed terminem będę jechała do mojej klientki, znajomej Kasi, odebrać właśnie wózek, bo ona ma wózek, fotelik, no i jej to zawiozę. Także fajnie. Cieszę się. Dziewczyny, pogoda się dzisiaj troszeczkę zepsuła, bo dzisiaj już jest dużo chłodniej i nie ma takiego ładnego słońca. Ja się teraz szybciutko ogarnę, jeżeli chodzi o brwi. Twarzy na razie nie będę robić, bo jak przyjadę, jak odwiozę dziewczyny do szkoły i przyjadę, to troszeczkę chyba sobie... Chociaż no, wtedy się trochę ogarnę, bo chciałam sobie przetestować trochę tych kosmetyków, które dostałam od Ezebra. Ten multitasker, powiem Wam, że bardzo fajny. Miałam go wczoraj troszeczkę nałożonego tak tutaj na szczytach kości policzkowych i powiem Wam, że przepięknie się glow wybijało. Aczkolwiek na całą twarz to chyba, chociaż wiecie co, szczerze to nie próbowałam, żeby nałożyć na całą twarz i się przypudrować cała i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale chyba dzisiaj nie będę eksperymentować, tylko jak będę siedzieć w domu, to sobie będę eksperymentować. No, także odezwę się do Was za chwilę. Dobra, dziewczyny, ja już jestem ogarnięta i jestem w drodze do Gabrysi, do Tarnowa. Troszkę się plany pozmieniały, Gabrysi. Jednak dzisiaj nie jadę do tej Gabrysi, której pomagamy, bo niestety ich nie ma w domu, bo pojechali gdzieś, nie wnikam, nie ma ich po prostu w domu, zapomniała sobie zupełnie chyba o naszym spotkaniu, ale nieważne, przełożyłyśmy to na wtorek, także dalej wozić będę ciuszki i te rzeczy w bagażniku, a teraz jadę do Gabrysi, słuchajcie, i chyba będę robiła sobie klasyczne, ten mój taki klasyczny wzór, który chciałam, czyli ten taki ścięty, nie te... Te migdałkowe, one niby, powiem Wam, że są spoko, ładne, ale muszę Wam powiedzieć, że w ogóle nie są ostre. I jak mi przyjdzie się, słuchajcie, podrapać tymi paznokciami, to mnie normalnie trafia, bo nie mogę. Wiecie, co Wam powiem? Już kwitnie bez, już zakwitł bez w ogóle bzy na drzewach, na tych krzaczkach, już są praktycznie wszędzie rozkwitnięte, a mamy początek kwietnia i ja jestem tym faktem załamana. Bo maj mi się kojarzył zawsze z takim pięknym, kwitnącym miesiącem, że wszystko kwitło, a w maju, no niestety w tym roku to już będzie zielono, więc maj, czerwiec i lipiec i sierpień będzie, no sierpień już może tak nie, będzie wszystko zielone. Także teraz kwitną wszystkie rzepak, żółty rzepak, słuchajcie, już jest początkiem kwietnia, żółty rzepak na polach, tak wszystko, słuchajcie, kwitnie. Dobrze, dziewczyny, ja będę kończyła dzisiaj z tego miejsca już tego vloga, bo troszkę przejrzałam, co mam tam ponagrywanego i trochę tych rzeczy, tych filmików, kadrów jest. Tutaj jadę zawieźć, podrzucić mojej siostrze też kombinezon, który sobie zamówiła na tej transmisji naszej wczorajszej i powiem Wam, zielony. Jak oglądałyście, transmisja jest w ogóle zapisana, więc daję Wam tutaj znać, dziewczyny, że transmisja na Facebooku Minimal Fashion jest zapisana i jest dużo takich bardziej wyjściowych i fajnych, atrakcyjnie cenowo ciuszków. Bo na przykład kombinezon, ten co ja teraz jej wiozę, 110 zł. I powiem Wam, że zastanawiam się sama, czy nie wziąć sobie czarnego. No, ale jak tak co transmisję będę sobie coś kupowała, to powiem Wam, że chyba pójdę z torbami i wypłatę przepieprzę na ciuchy. A nie o to chodzi, ale ten kombinezon jest zarąbisty. Polecam Wam zerknąć sobie na transmisję zapisaną i przejrzeć. Sukieneczki muślinowe, topy, naprawdę fajne ciuszki. Fajne ciuszki się tym razem udały, także bardzo się cieszę, że Angelika troszeczkę gdzieś tam też posłuchała mojej rady i tym razem postawiła na towar, no troszeczkę tańszy, też fajny jakościowo, ale taki bardziej chodliwy. No, także będę ją cisnąć, żeby były to ciuszki takie, w których wszystkie możemy chodzić i które ładnie wyglądają. Także dziewczyny, zerknijcie. Ja uciekam, dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w
następnym vlogu. A i pamiętam, dziewczyny, o boksach tych kosmetycznych. W ostatnim vlogu Wam mówiłam, że w tym vlogu, w kolejnym pokażę. Nie ogarnęłam tego jeszcze, bo za dużo mam roboty, za dużo rzeczy do zrobienia, a tych kosmetyków jest sporo. Więc obiecuję, że w tym tygodniu do tego przysiądę. No i lada chwila takie trzy boksy, myślę, przyszykuję, nie więcej, bo chciałabym, żeby te boksy były takie, wiecie, fajne, konkretne. Cena takiego boksa to będzie maksymalnie 300 zł, ale wartość będzie dużo, dużo, dużo większa, więc trzy takie boksy zrobię. Dobra, miłego dzionka Wam życzę. Trzymajcie się.